Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kapitan drużyny wrocławskiego Śląska Piotr Celeban, były reprezentant Polski. I może właśnie, Piotrze, od reprezentacji Polski zaczniemy. Czwartek, godzina 18, gramy z Armenią. Może się tak zdarzyć, że to będzie spotkanie, które da nam upragniony awans na Mistrzostwa Świata do Rosji. Czy wierzysz właśnie w taki scenariusz? No to liczę, o tak. Każdy chce, żebyśmy wygrali z Armenią, że inne wyniki się ułożą pod reprezentację Polski, no i ten awans będzie, bo według mnie zasługujemy. Zasługujemy, bo mamy bardzo dobrych piłkarzy grających w bardzo dobrych ligach. Czy sądzisz, że powrót na przykład Grzegorza Krychowiaka, będącego ostatnio w dobrej formie, a to jest jeden z czołowych zawodników i też ulubieńców Adama Nawałki, właśnie jeszcze bardziej dodatkowo wzmocni ten zespół? Na pewno to jest, można powiedzieć, powrót Krychowiaka do reprezentacji po nieudanym sezonie w PSG, ale już pokazał w Anglii, że z czego jest znany, tak? Z siły, że potrafi rozbijać te ataki rywali, a na pewno na to liczymy w Armenii, tak? Bo to nie może być to nie super widowisko, ale najważniejsze, żeby było skuteczne dla nas. I oby tak się stało. Ja też tak sądzę, że to właśnie nasi przeciwnicy zaczną atakować i my będziemy liczyli ewentualnie na jakieś kontry z udziałem może naszych szybkich skrzydłowych. Przerwa na reprezentację to również troszeczkę wolnego dla Was, ale treningi rozpoczęły się. W związku z tym, jak wygląda sytuacja w Śląsku? Czy już zapomnieliście, jak to wszyscy mówili, o stracie 2 punktów w meczu z Sandecją? Taka szczegółowa analiza jeszcze będzie, bodajże jutro, ale my już wiemy, wiemy, co źle zrobiliśmy w tym meczu i nad czym musimy dalej pracować. Akurat cały tydzień jest, można powiedzieć, tak jak każdy inny. Mikrocykl treningowy, robimy taki sam, może troszeczkę więcej obciążeń, ale kończymy to sparingiem w sobotę, no i przygotowania do Wisły Kraków, bo to jest najważniejsze. Wspomniałeś o drużynie, która przyjedzie do Wrocławia, do twierdzy Wrocław, drużynie, która ma swoich kibiców, nie tylko w Krakowie, która ceni za styl ofensywny. Wy również gracie bardzo ładnie, przyjemnie dla oka. To może się szykować fantastyczne widowisko. Liczymy, że może rekord w frekwencji? My, zawodnicy, liczymy na to, że na stadion przyjdzie ponad 30 tysięcy. Serdecznie zapraszam wszystkich, ponieważ ten mecz pokaże jedno, tak? Pokaże, że potrafimy znów grać w piłkę. To nie były przypadki wygrana z Lechią, z Legią czy z Lechem. Po prostu u siebie gramy dobrze, skutecznie, no i liczymy na kibiców. Zatem dziękuję Ci za rozmowę. Prośba, przybywajcie na mecz Śląska z Wisłą. Jest trochę czasu. Najpierw trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Dziś w sporcie to tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia.